5. miejsce najlepsze po 18 latach w wykonaniu Górnika. Jesteś zadowolony, czy lekki niedosyt jest? Z jednej strony zadowolony, z drugiej niedosyt, bo jak widzimy rundę wiosenną, to nie za dobrze nam to poszło. I myślę, że było szansa i możliwości na więcej. Jako obrońca zapytam Cię o stracone bramki. Wiosną było ich zdecydowanie więcej w porównaniu z jesienią. Co o tym zadecydowało? No, co o tym zadecydowało? No, że myślę, że brakło koncentracji w kryciu i ja swojaka strzeliłem i, no, i to się tak zsumowało. A jak podsumujesz tą wiosnę, ten sezon w Twoim wykonaniu? Na pewno nie jesteś zadowolony z tego powodu, że nie ominęła Cię niestety kontuzja, uraz kolana. No, z własnym jestem zadowolony, bo grałem 3,5 mecze i za mało. Jakie plany teraz w związku z kontraktem w Górniku? Rozmowy trwają, podpisujesz kolejny i jakie plany? Ja myślę, że nic nie podpisuję i kończę. To już postanowione na 100%? Czy jeszcze może uda się tutaj przekonać Cię, byś został? Ja myślę, że chyba nie. Myślę, że kończę, bo mam problemy z kolanem i nie widzę sensu znowu się męczyć następne pół roku i nie, nie wystarczy. Może jednak ten urlop, przerwa sprawi, że jednak zmienisz zdanie? No nie wiem, nie chcę powiedzieć nigdy nie, ale na dzień dzisiejszy myślę, że nie. Spędziłem tu, można powiedzieć, bardzo dobre i ładne 3 lata. I chciałem podziękować kibicom za wsparcie, bo były trudne momenty. I jestem zadowolony, że tu byłem. Chciałem zostać rok, zostałem 3 lata. Myślę, że zostałbym jeszcze rok, jakby nie kontuzja, ale niestety zdrowie nie pozwala, żeby dalej grać. Sezonu. Michał Bęben, on sprowadzany z Niemiec, miał to być silnym przede wszystkim elementem obrony. Piłkarsko mamy zespół, który naprawdę może zrobić fikus, a nie najdłuższy. Nie, Michała Bębena, który no pięknie puentuje swój sezon, swój pierwszy sezon w Górniku Zabrze. Moje marzenie było wyprowadzić tę drużynę Górnika na nowym stadionie, pełnym stadionie kibiców na mecz, ale niestety mi się to nie udało, ale przyjadę tu, jak stan będzie gotowy, na pewno na ten mecz i zobaczę to z trybuny.